Witam serdecznie. Król stał, wiadomości z tyłu lecą. Ja jeszcze troszeczkę zaspany jestem, ale trzeba się jakoś ogarnąć, bo trzeba przemówić do narodu. Trzeba przemówić do narodu. A moi drodzy, co dalej z budową? Co dalej z budową? Zjem sobie śniadanie. Wrócę do was z nowinami. Z nowinami wrócę. Bo takowe są nowiny. Wrzucę sobie dwa tosty, dziabnę sobie i będę was molestował swoimi mądrościami życiowymi. Mądrościami życiowymi, co niektórym, co prawda to za bardzo jest nie na rękę, no ale cóż ja mogę poradzić na to? Cóż ja mogę poradzić na to? No taki jestem. Taki jestem, nie zmienię się raczej. I takowy będę. Czekajcie, bo się kręcę. Aha, herbatka. Wróć. Kawa, bo jak już wiesz, drogi widzu, ja uwielbiam pić kawę. Kubeczek już mamy. Zaraz pewnie będzie nas zagłuszać. Zagłuszać, ale chciałem też podjąć taką rozmowę z wami, nie? Bo jak już otworzyłem ten kanał, to wypadałoby czasami coś do was mądrego powiedzieć, tak? Wczoraj wróciłem z lotniska, także wybaczcie mi moje zaspane oczy, a wróciłem o godzinie drugiej, bo byłem odebrać kogoś z rodziny. Kogoś z rodziny byłem odebrać i niestety się nie wyspałem. Nie wyspałem się. Ale wróćmy do tego, co, o czym chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć o swojej budowie, tak? O swojej budowie, o tym, co będziemy dalej robić, bo już wrzucanie kolejnego tematu z Anglii, co ja sądzę o tych wszystkich Januszach, to już chyba znacie i sobie chwalicie, tak? Chwalicie. Są, napotykają się oczywiście jakieś ananaski życiowe, które tak naprawdę nie są nic znaczące. Znaczące. Ale niestety musimy z takimi ludźmi żyć i nie każdemu dogodzisz, tak? Nie każdemu dogodzisz. Czekajcie, bo jak cukier sobie wezmę. Nie każdemu dogodzisz i nie jest to... Nie jest to łatwe czasami użeranie się z takimi kretynami, którymi naprawdę ja już... Niektórzy to naprawdę są strasznie odklejeni, ale ja już nie chcę was zanudzać, bo... Czasami się wydaje, że ten kanał będzie spadał bardziej w dół niż wszedł w górę. Gdyż cały czas gadam o tych, kurde... nie do rajdach życiowych, a nie chcę już ten temat zakończyć i nie będziemy do nich już wracać i po prostu wracamy do budowy. Wracamy do budowy. Czekajcie, kurde, bo mi jakiś ten cukier dziwny jest. Wracamy do budowy. Niektórzy się tam pytają, zadają mi pytanie tam na Instagramie. Robert, zrobić troszeczkę profesjonalizmu, troszeczkę jakiegoś tam nie wiem, ale o czym ja wam mam mówić? Mam mówić wam o budowie, mam mówić o rzeczach, o których tak naprawdę do końca się nie znam. No pewnie, że nie będę wam mówił, tak? Pewnie się, a nie będę powielał to jak na innych kanałach, gdzieś tam wyczytałem i będę udawał, że wszystko wiem, jak tak naprawdę nie znam się na jakichś tam pompach, ciepłach, tylko ze słyszenia to, co mi ktoś powiedział i tylko wtedy mogę coś wam przekazać, tak? A ja chciałem... Od początku zakładałem, że ten kanał będzie prawdziwy. Będzie na zasadzie mleko, kawa, wstajesz rano i zaczynasz coś robić, a nie dyskusję o wszystkim i niczym. Także moim skromnym zdaniem musiałbym wam jeszcze wiele przedstawić, kurde, z mojej budowy, bo tak naprawdę dużo ludzi tam doszło i czekajcie, siądę sobie, wyciągnę sobie do was stika. O, woda. Tutaj jak zwykle nic nie jest udawane. Przekręcę sobie i posłuchajcie mi uważnie. Co dalej z budową? Będziemy jechać do Polski. No i moje pytanie. Pokazałbym wam z tyłu, ile mam gratów już spakowanych, ale nie chcę, żebyście się przestraszyli. Nie jesteście na taki bałagan gotowi. Ile mam gratów już spakowanych do Polski?
ile rzeczy już chcę wysłać. Myślę, że busem wyślę, tak? Piękna gawka. Myślę, że busem wyślę rzeczy do Polski i chciałbym wam pokazać mniej więcej, co zabiorę już. I gdzieś tam padało komentarze, a jak to będziesz jechał do kogoś mieszkać z dzieckiem, bla, 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 bla. Nie, no, otóż nie będę jechał z dzieckiem, tylko jadę mieszkać do rodziny, mój drogi. Jadę mieszkać do rodziny, tosty mi się spało. O kurę, no i tak, tosty się zjarały. Także pełna profeska. Ale będę jechał do rodziny. A czemu będę jechał do rodziny? No proste, ze względów finansowych. Gdyż ja mam tu rachunki, które będziemy powoli zamykać, te rachunki. Najrozsądniejszą opcją jest pójść mieszkać do kogoś, to naprawdę mojego ojca, który też tutaj już jest jakiś czas, pójść do niego mieszkać i pozamykać grzecznie rachunki. Wiadomo, gdzieś tam zobaczyć, czy coś tam się nie pominęło, nie umknęło naszej uwadze. Pozamykać rachunki i żeby to wszystko miało ręce i nogi, a nie żeby to było na wariacji papierach, że tylko sobie się spakujemy i pojedziemy, nie? Bo tak oczywiście nie chcemy, żeby było. Moje mądrości życiowe niektórym tam nie przypadają do gustu, ale no, jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby ktoś mnie lubił, i ten kanał jest poświęcony przede wszystkim osobom, które zastanawiają się, czy wrócić, czy zostać, cokolwiek zrobić. No, ja wam chcę przedstawić tam jak zwykłego Kowalskiego ten mój cały przebieg powrotu mojego do Polski, gdyż też nie jest łatwy, kurde. Nie myślcie sobie, że to tak jest, że ja jestem ura bura szef podwóra i ja rzucam wszystko i jadę, bo jestem karierę robić. No otóż, moi drogi, nie, tak nie jest. Ja też mam jakieś obawy, też mam jakieś tam przemyślenia sobie, wiesz, ale jak ja już przeanalizowałem sobie, że ja, słuchajcie, ja mam już cały czas, zresztą powtarzam, ileś lat, tyle ile mam, i ja już swoje życie przekalkulowałem, przeanalizowałem, i ja naprawdę, wiecie, nie potrzebuję ludzi wokół siebie, którzy tak naprawdę nie ciągną mnie do góry, tylko ciągną mnie na dno. I ja dobieram sobie, co chcę, jakich przyjaciół mam, jakich mam znajomych i co chcę w życiu robić tak naprawdę, tak? I nie jest to spowodowane tym, że jestem arogancki i jakoś, nie wiem, wielki zarobas czy cokolwiek, bo na wszystko, co gdzieś tam sobie kupiłem, to no, ja ciężko na to pracowałem, bardzo, bardzo ciężko. Jak niektórzy latali sobie po innych tam imprezach, to ja szedłem na overtime. Także wiecie, tutaj możemy popolemizować z to niektórymi, którzy gdzieś tam się wypowiadają w komentarzach. Także dzisiaj totalna luźna gadka. Chcę wam mniej więcej przekazać, co z budową, gdzie będziemy, kiedy przede wszystkim będziemy jechać. Jeżeli sprowadziłeś kiedyś samochód z Anglii do Polski, to fajnie, jak się udzielisz w komentarzu, powiesz mi, jak to się robi, bo ja osobiście jeszcze nie przejrzałem tego Onetu, a będę zawoził Insignię, jak już mówiłem wielokrotnie, do Polski. Będzie teraz samochód budowlany i żeby był po prostu na miejscu, tak? Żeby już był ten samochód, żebyśmy już nie pożyczali, nie brali kolejnego samochodu. Także część rzeczy weźmiemy oczywiście. Już mam spakowane, nie chcę wam tego w Meksyku pokazać, bo nie dam tej satysfakcji tam, co niektórym, czekajcie. Ja wiem, że to nie jest miłe, że piję kawę i do was z wami rozmawiam i to jest brak mojego profesjonalizmu, no ale jak zdążyliście się przekonać, tutaj nie ma być nic profesjonalnie. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że jeżeli bym chciał, żeby ten kanał był prowadzony profesjonalnie i udawać kogoś, kim nie jestem, no to słabe by to było, niezgodnie z moją etyką zawodową. Ale lata 90. mi dobrze zahartowały, także jestem odporny na czyjąś głupotę. Także spakowany samochód będzie i Sigmie wypakujemy po brzegi. Mam bagażnik dachowy również, to więc bagażnik dachowy również też wypakuję po brzegi. Te cenniejsze rzeczy zabiorę raczej ze sobą, a te takie tam resztę wezmę gdzieś tam, wyślę busem. Tak? Jeżeli masz jakiegoś busa albo masz firmę, która przewozi, to oczywiście ja jako Janusz biznesu, przodownik pracy, fajnie jak mi dasz jakieś namiary w komentarzu, ja
na pewno zadzwonię, jeżeli cena oczywiście będzie mnie satysfakcjonowała. Bo ja się wczoraj nie urodziłem i wiem mniej więcej co ile kosztuje. Także to by było chyba co z budową. No, kurczę, ja nie chcę wam cały czas nagrywać jakichś tam swoich opowieści, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie chcę, żeby... Naprawdę chcę, żeby ten kanał szedł bardziej pomóc nieco niektórym w podjęciu decyzji, jaką jest powrót do Polski, bo powrót do Polski nie jest łatwy, nie? I żeby ktoś tam nie myślał sobie, że ja tego sobie tutaj opowieści dziwnej treści, jakieś historie opowiadam, ale no większość tych historii to jest niestety jest prawdziwa, tak? Większość tych, wszystkie historie są prawdziwe, nie? Ale większość historii jest prawdziwa dlatego, że co niektórzy jak mi na przykład zarzucają, a tak nie jest, mówię, stary, no to ty o mnie mówisz, nie? Miesza z tym. Nie mam cię mieć za słówka, za przejęzyczenia się, gdyż jak już wielokrotnie również mówiłem, koczuję tutaj już. Z 18 lat już będzie, nie? Bo ja tak 18 lat jak kanał otwierałem, nie? Że 17 lat, a teraz wielu ludzi zresztą mi się zastanawia, wielu ludzi mi się pytało, no ale po co ci ten kanał, po co ty, wiesz, ja mówię, stary, po to, żeby takim głupkom jak ty wyjaśnić, na czym świat stoi, tak? Także to jest oczywiście pół żartem, pół serio, czekajcie, sprawdzam, czy moja miśka wzięła który samochód. Dobra, została mi żaba dzisiaj, żaby nie będę nagrywał, bo łożysko trzeba wymienić, a łupie tak, że koniec świata, ale jak wiecie, ja nie będę tego wymieniał, gdyż nie ma, zachodzi taka potrzeba. Bo i tak kończy się multi i leci na szkod. W planach na budowie, bo już tak rozpędziłem się i chcę wam jak zwykle o wszystkim powiedzieć, plany na budowie będą, plany są do budowy, stawiamy teraz drzwi, będę zamawiam siatki, elewacyjne, będziemy kończyć oczywiście ten strop, ten sufit, będziemy sufit w garażu, znaczy sufit nad kotłownią będziemy kończyć i będziemy przygotowywać pod elektrykę. Elektrykę kupiłem, już tam kontakty, kupiłem różne tam kable, jakieś tam też wam chcę pokazać to wszystko oczywiście, ale no naprawdę nie ma czasu, no nie ma czasu na lecenie do Polski, kurde, teraz, bo dużo rzeczy mam, naprawdę mam, na bardzo dużo rzeczy na głowie. To musimy tutaj z tego mieszkania zrezygnować. Kurczę, ja nie wiedziałem, że naprawdę, że to, żeby wrócić, to nie jest tak naprawdę, żeby wrócić do siebie, to można śmiało powiedzieć do siebie, to nie jest taka łatwa sprawa, nie? Bo pojedziemy na słynne karbudy, to też wam pokażę słynne karbudy, które każdy Polak oczywiście, który mieszka w Anglii, jeździ na karbudy, bo wiadomo, na karbudach można fajne rzeczy wyhaczyć, których nie kupisz w sklepie. Ale wracając do całej tej tego żeby się tego pozbyć wszystkiego, nie mam tu zmywarki, lodówki, te mikrofalówki, srówki, jakieś te... No część rzeczy wezmę, mikrofalówki nie będę brał, bo po co, kurde. Żyjemy w komuś, to nie DNR, jak to było kiedyś? DTNR? Teneryfa? Nie wiem, to na Niemcy się jakoś mówiło tak. Z NRD, tak, to nie NRD i Sierra 4 albo Sierra 1.6, to nie NRD. Ale wiadomo, tam część rzeczy wywieziemy na karbut, sprzedamy i tyle będzie, tak, bo wiadomo, trzeba te wszystkie kontrakty zamknąć, gdzieś tam się pewnie coś tam jeszcze przez te 17 lat może się coś znajdzie, że coś trzeba zapłacić. Mamy nadzieję, że wrócimy w końcu do tej Polski naszej i zaczniemy nowy rozdział. Wielu mi zarzuca, wielu mi tam w niektórych opowiadach historie tak straszne, że opowiadałem o jakiejś polityce, o jakiejś... Ja wielokrotnie powtarzałem, panowie i panie, weźcie się, obudźcie się z tego letargu, bo żaden z polityków, moi drodzy, żaden z tych klaunów z Sejmu nie jest po to, żeby wam pomagać. Uwierzcie mi, nie jest po to, żeby wam pomagać, bo to wy odpowiadacie za swoje życie i to wy kreujecie swoje życie. Tak jak sobie pościelicie, tak się wyśpicie, tak? Niektórzy tam w komentarzach, bo też nie ukrywam, czytam te komentarze, namawiasz innych do kręcenia. Ja nie namawiam absolutnie nikogo do kręcenia, ale pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Każdy orze jak może. I ten, kto ma zrozumieć, to zrozumie. Także
weźcie sobie to do serca i mi się tu nie chcę tutaj tłumaczyć wam w komentarzach i nie tylko o swoim przekazie myślowym, tak? Bo niektórzy nie ogarniają w ogóle przekazów myślowych. Także biorą sobie od razu do serca, żeby ktoś powiedział, że wziął pistolet, poszedł na akcję znicz. Tak, no, że tak nie jest, nie? Oczywiście tak nie jest i te bzdurne rzeczy, które to niektórzy piszą, to jest jakaś parodia. Także miejcie to na uwadze. Kanał, jak widzicie, jest totalnie na luzie, prowadzony na luzie, ale będziemy oczywiście, jak już mówiłem wam, zrobimy takie fajne studio u mnie w domu i gdzieś zbudujemy tą publikę i naprawdę wam przywiozę takich, że tak powiem, jak to się mówi, żeby to mądrze zabrzmiało. Bo mi brakuje takich słów mądrych, żeby to mądrze zabrzmiało, gości wam takich przyprowadzę, że koniec świata. Będziecie wracali na ten kanał i to wam gwarantuję w każdy piątek. W każdy piątek z żuberkiem. Także zrobimy w domu studio, też wam pokażę, w którym pokoju, dokładnie pokoju. Można powiedzieć pokoju. Zrobimy fajne studio, będziemy zapraszać tam gościa. Mam naprawdę bardzo dużo znajomych z Polski, których gdzieś tam oglądacie w telewizji i wpadną, pośmiejecie się. Mam też takich kolegów z ciemnej strefy, też się pośmiejecie. Będzie wesoło i będzie zabawnie. Także to by było tyle, co z kwestii, co będziemy robić w domu. W sumie też wam znowu nic nie powiedziałem ciekawego. No ale będziemy robić, na pewno skończymy to wszystkie te i będziemy tą elektrykę naszą nieszczęsną robili. I wodę, tak? Wodę. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze, czy zrobić, ale to jeszcze się okaże, czy zrobić ogrzewanie podłogowe w garażu. Czy zrobić ogrzewanie podłogowe w garażu? No muszę się nad tym zastanowić dobrze. Czy ma to jakiś sens w ogóle, bo ja mam troszeczkę inny garaż. Jeszcze przyjrzycie sobie tam u mnie na kanale. Możecie śmiało zobaczyć, jak to wygląda i jak ten garaż wygląda i tam raczej ogrzewanie, no to może w kotłowni raczej tak, w kotłowni może mógłbym zrobić, ale w garażu ogólnie to ja i tak nie grzebię w garażu, wiecie o co chodzi, tak naprawdę nie grzebię w garażu, więc jakiś może mały grzejniczek bym wstawił i tyle by było z tego, nie? Także to by było chyba na tyle. Na tyle jak zwykle o wszystkim i niczym. Ach, czekajcie, myślałem, że moja miśka przyjechała. O wszystkim i niczym, czyli piątkowy poranek. Wstałem, przemawiam do narodu. Także na pewno wrzucę wam jeszcze. Chciałbym, żeby kurde, ja bym wam chciał naprawdę poopowiadać takie fajne historie, które tutaj przeżyłem. Pokazać wam ludzi, którzy naprawdę tutaj już żyją kupę lat i mają takie historię, żebyście w to nie uwierzyli, ale kurczę, tak wiecie, no, nie jesteście na to gotowi, bo ja cały czas powtarzam, bo niektórzy nie rozumieją, cały czas powiem, ja jestem troszeczkę z innego środowiska i kiedyś tam wam opowiem o tym środowisku, także jak ja słyszę tych niektórych ananasków, to naprawdę ja sobie zdaję sprawę doskonale, że nikt w internecie nie jest anonimowy i przy odrobinie trochę chęci można tam kogoś namierzyć, zresztą ja już tam chyba ze dwóch namierzyłem, to już się uspokoili, przywołałem ich do porządku, mówię, panowie, chcecie mnie obrażać, to możecie przyjechać mi to powiedzieć prosto w twarz, a jeżeli rżniecie bohaterów za klawiatury, to ja przyjadę do was na piwo, na piwko bezalkoholowe, w goście, kogo witam, kogo goszczę, Janusz Wajs z Radio Z. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli dotarłeś już aż tutaj i chciałbyś zasubskrybować mój kanał i ogólnie wesprzeć mój kanał, to chętnie zapraszam cię, możesz wesprzeć mój kanał, a ja na pewno przeznaczę te wszystkie jakieś tam drobne kawy, bo to są takie drobne pieniążki, ale mogę je przeznaczyć na przykład budowę swojego studia w domu, bo wiadomo, fajnie chcę, żeby to wyszło, fajny sprzęt, żeby był, a sprzęt kosztuje. Zresztą kupiłem teraz mikrofon kierunkowy i wam powiem, z firmy Joby. Joby? Chyba Joby.
I tak naprawdę nie wiem, czy jakość głosu jest też dobra, czy jest dużo lepiej, czy nie ma tego pogłosu, tak? Także jeżeli fajnie słychać, będzie mi miło, jak wypowie się w komentarzu, czy dobrze słychać. Więc to by było na tyle z mojej strony i dziękuję, że jesteście w ten piątkowy poranek. Także dogram dzisiaj, jeszcze mam dwie akcje, które chcę pojechać i wam nagrać fajne dwa materiały. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, bo zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Nie mam czasu, naprawdę brak czasu. Brak czasu, panie. Jak to wyjdzie czasowo. Więc serdecznie pozdrawiam, kłaniam się i do usłyszenia. Na pewno jeszcze wrzucę troszeczkę jakiegoś fajnego materiału z jakiejś opowieści. Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się nisko.